Siemanko, witajcie na kanale Git. Z wami Doman. A co? I Burzyk, cześć. Z racji, że ostatnio dyskutujemy na temat tego, co można by ewentualnie zmienić na naszym kanale, co nowego można by wprowadzić, to postanowiliśmy, że zrobimy kurwa, to, co... Kurwa, to pastyrybny przyszedł. Widzisz? No kontynuuj. Banshee! Idź stąd. Nie dla kota pasta. No właśnie, dla kota ryby są. Idź stąd. Jak się... On da! Ty możesz kawałek przewinąć. Mam kartę, mogę łowić. Nie wiem, co powiedział nawet. Mam kartę, mogę łowić. To nie było zabawne, to właśnie było prawdziwe. Ubrałby się tak, Doman? To jest chyba ponton od razu. Ja oczywiście bakiet, bo ona wciąż powiedziała, że... To jest jego dziewczyna? To jest to, co ci mówiłem, że była taka średnia, ta się wypindrzyła i czyli jego dziewczyna. Na ten moment jest taki fajny. Chciałbym mieć takiego kolegę. Ale to tutaj z tym... Wiesz co, bo to jest tak, że nagrał coś śmiesznego z Najmanem, myślał, że się będą kolejne przyjmowały. No, on wcześniej też nagrywał jakieś tam posłanie. Ale wcześniej się nawet nie znałem. Ale to jest takie... To mnie bawi. Mnie bawi to, że ciebie to bawi. Nie no. Jak to ma więcej niż 500 tysięcy, to znowu żałuję. Znowu odchodzę. Milion? 1 200 000. Data premiery 20 kwietnia 2021. Nie no, ja tam nie oceniam po wyglądzie nikogo. Ja nie jestem za piękny i nigdy nie będę. Ale o ile jeszcze tego Nitra szanuję, bo on tam szanuje, nie rozumiem, ale szanuję, bo do czegoś się dorobił sam, to ten to jest znowu jakiś jego taki przydupasz trochę. No, to tego już nie szanuję. Jak jesteśmy przy tym podawaniu numeru telefonu, to wam ciekawostkę opowiem. Kiedyś Neymar, piłkarz, którego pewnie znacie, robił transmisję live, bo on teraz ogólnie w gierki różne gra często. No tak, bo się skończył. Gra, da, skończył się, akurat to się nie znasz na futbolu kompletnie, ale to nie będę... Kontynuuj! I Neymar na live normalnie pokazał, kurwa, do kamery numer do Richarlisona, czyli zawodnika Evertonu. No i powiedział, że no nie mógł się czego, ludzie z całego świata non-stop do niego dzwonili, musiał kartę wywalić, w ogóle spalić w pizdu. A Neymar oczywiście zadowolony, nie widział problemu. Ale to w ogóle koncepcji nie rozumiem, on się z nim kłóci? Tak, on się z nim kłóci. I tata jego zadzwonił w tym czasie do programu i go wyjaśnił? Posprzątał. Jego stary wszędzie z nim chodzi, on był na tym, na widowni siedział i do niego dzwonili. Ja, wyobraź sobie, że kiedyś my tak się pokłócimy, ja co prowadzę z Domanem się tam... Tato, wyjaśnij go! Ojciec sobie wyjaśni. Co tu się kurwa dzieje? Wiecie, co mnie łączy z tym gościem? Też kiedyś takie włosy próbowałem robić, jak już łysiałem. Mam takie ujęcie. Uznałem, że jednak lepiej być cały łysy. Ale powiedz tak szczerze, panie Danielu, czy coś z tego, co oglądaliśmy poza tym wieściami o Sterlingu, podejrzewam, coś cię zainteresowało? No, dowcip po IT mi się podobał. To było fajne. Reszta to nie mój klimat. Ja rozumiem, że ktoś może oglądać pobite gary, bo tam jest jakaś treść. Ekipy nie rozumiem, jak można oglądać, no ale to oglądają dzieci i my też jak byliśmy dziećmi pewnie jakieś głupoty oglądać, tylko że u nas nie było wtedy tego tyle. Co my, mieliśmy Big Brothera raz na tydzień i człowiek siedział i oglądał, no nie ma co ukrywać, no, a teraz jest tego za dużo. No po prostu jesteśmy stare konie i się nie znamy.